Telewizja w Polsce.pl. Marcin Fiołek, dzień dobry. Jesteśmy dziś w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Razem ze mną wiceszef tego resortu, pan minister Paweł Lewandowski. Dzień dobry. Panie ministrze, spotykam się dzisiaj ogłosząc dobrą nowinę, dobre wieści przynosząc naszym widzom. Chodzi o odzyskanie przez polskie państwo archiwum AIS-a. Brzmi to na pierwszy rzut ucha dość niekonwencjonalnie, dość tajemniczo. W czym rzecz? No i od razu dopytam, w czym specjalizowała się grupa berneńska, której te dokumenty właśnie dotyczą? Pan AIS był członkiem tak zwanej szóstki berneńskiej, czyli grupy polskich dyplomatów i działaczy syjonistycznych, którzy zajmowali się podrabianiem dokumentów, mówiąc wprost, dokumentów krajów Ameryki Łacińskiej. Na podstawie tych dokumentów udawało się uratować Żydów albo stamtąd, albo ich wywieźć z Polski, albo przynajmniej doprowadzić do ich internowania. Internowanie to było uratowanie życia faktycznie, dlatego, bo Żydzi, którzy posiadali paszporty krajów z Ameryki Łacińskiej, nie byli zabijani, tylko byli wywożeni do obozu internowania we Francji i do końca wojny praktycznie w tym obozie przetrwali. Szacuje się, że jest to liczba od 4 tysięcy do 10 tysięcy osób, zwłaszcza, że na jednym dokumencie, a wiadomo, że wystawiono około 4 tysięcy tych dokumentów, mogło być więcej niż jedna osoba, czyli nie, ojciec z żoną, dziećmi. Czyli kilkanaście tysięcy istnień ludzkich uratowanych dzięki... Dzięki grupie berneńskiej. Co zawiera to archiwum AIS-a, do którego dostęp udało się uzyskać Ministerstwu Kultury? W zasadzie odzyskaliśmy to archiwum w całości. Ono w tej chwili jest w Szwajcarii, tam będzie przeglądane przez polskich dyplomatów, przez pana ambasadora Kumocha, który się walnie przyczynił w ogóle do ujawnienia całej tej sprawy z szóstką berneńską, jak również do odzyskania archiwaliów. Przejrzą te dokumenty, zobaczą, co tam w zasadzie jest. Część dokumentów będzie wystawiona, tak by także obywatele Szwajcarii na miejscu mogli się dowiedzieć, czym zajmowała się szóstka, jak ważne są to archiwalia. W tych archiwaliach znajdują się między innymi wzory paszportów, które służyły do podrabiania dokumentów. Dowody zbrodni. Tak jest. Łącznie z listami osób, które zostały lub miały być uratowane. Listy, korespondencja. Jest ponad 120 elementów, co do wejścia artefaktów w tym zbiorze. Potem one trafią do Polski, do Muzeum Auschwitz. W muzeum zostaną poddane konserwacji, a następnie wystawione. Bezcenne dowody na to, jak polskie państwo, można powiedzieć, reagowało na dramat Żydów i na próbę, próbowało uratować ich. To jest przede wszystkim dowód na to, co mówimy od samego początku, prowadząc naszą politykę historyczną, że Polska w sposób zorganizowany i systemowy pomagała, jak tylko mogła, w ratowaniu Żydów przed agresją i zbrodniami niemieckimi na terenie Polski, ale nie tylko, bo trzeba pamiętać, że te paszporty były wydawane także na obywateli innych krajów narodowości żydowskiej. Wiemy, panie ministrze, że starania o uzyskanie dostępu do tego archiwum AIS-a trwały ponad rok. Dlaczego tak długo i jak to wygląda w praktyce? Jak wygląda ten proces dotarcia do archiwum, a wreszcie później do odzyskania go? Znaczy, jeśli chodzi o kwestię tego archiwum, no to uzyskaliśmy je od potomka pana AIS-a. Natomiast no, to są działania dyplomatyczne prowadzone i one zawsze podlegają pewnych dozie dyskrecjonalizmu. No, czego, nic a nic nie zdradzimy. Czego dowodem jest w ogóle sama postać pana Ładosia. Po pierwsze, działał bardzo dyskrecjonalnie, a po drugie, przez tyle dziesięć lat nie mogliśmy się o nim dowiedzieć, dlatego że no, takich rzeczy się nie ujawnia, że dyplomaci jednego kraju pozyskują dokumenty krajów trzecich, podrabiają, wystawiają w zasadzie oryginalne dokumenty, bo na oryginalnych drukach z oryginalnymi pieczęciami i podpisami konsulów z innych krajów z Ameryki Łacińskiej. No i w ten sposób działają pod okiem neutralnego rządu. Tylko trzeba przyznać, że Szwajcarzy orientowali się, że to się dzieje i to była taka, powiedzmy, neutralność, ale trochę sprzyjająca w tym przypadku. Dopytuję o te procedury odzyskania dokumentów, bo jeśli trwało ponad rok, no to można spodziewać się, że to była skomplikowana operacja, wymagająca dość dużej współpracy wielu, wielu środowisk, wielu instytucji. Znaczy, przede wszystkim zaangażowane było Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Muzeum w Auschwitz i to są jakby główne podmioty, które się tym zajmowały. Tu nie było jakichś szczególnych problemów, trzeba po prostu było dochować pewnych... Na liście widziałem tych podmiotów, jest też Muzeum Polin, jest też ambasada oczywiście Polski w Szwajcarii. Cieszy, że ponad podziałami często takimi doraźnymi w codziennym sporze udało się wspólnie załatwić tak ważny problem. No to jest polska racja stanu i mam nadzieję, że coraz częściej wszyscy ponad podziałami będziemy dostrzegać taką rację stanu i będziemy tę samą rację stanu
wyznawać w gruncie rzeczy, no bo ja mam czasem wrażenie, że niektórzy mają inne poczucie racji stanu. A nie zdradzi pan minister, ile Polski państwo kosztował dostęp do tego archiwum? To jest oczywiście sprawa bezcenna, ale na pewno pojawią się pytania, ile to kosztowało? Ja myślę, że niezależnie od tego, jakie są to pieniądze, to po pierwsze są one racjonalne, są racjonalnie wydane, są wydane celowościowo, gospodarnie i służą jak najbardziej narodowi polskiemu. Nie zdradzi pan kwoty? To dopytam już o kolejne tygodnie, miesiące. Jak szybko te dokumenty mogą trafić do Muzeum Auschwitz? Kiedy Polacy zobaczą? Kilkunastu miesięcy. Znaczy, jak one szybko trafią, to mniej więcej to jest zależne w dużej mierze od ambasady naszej w Szwajcarii. Natomiast jeszcze trzeba pamiętać o tym, że będzie trzeba je poddać procesowi konserwacji i w zależności od tego, w jakim stanie są dokumenty, to może być różny czas, ale myślę, że będzie to już zależy oczywiście od Muzeum w Auschwitz. Myślę, że to będzie kwestia priorytetowa, bo chciałbym, żeby jak najszybciej te dokumenty pojawiły się, by każdy, kto odwiedza Muzeum w Auschwitz, Muzeum Zbrodni Niemieckiej, mógł się zobaczyć, jak Polacy w tym czasie zachowywali. Pan minister już o tym trochę wspomniał, ale jak to jest, że przez te 70 lat nic nie wiedzieliśmy o sprawie, jeśli już to gdzieś tam w bardzo, bardzo ograniczonych kręgach? Jak wspomniałem, no to jest po pierwsze kwestia dyskrecjonalna i w sumie to się nawet cieszę, bo to znaczy, że polskie państwo na uchodźstwie również działało bardzo dobrze, bo potrafiło tego typu rzeczy, tego typu wiedzy zachować dla siebie. A poza tym trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że to jest zawsze trudne, jeżeli mamy dwa rządy, legalny rząd w Londynie i rząd ustanowiony w Polsce. I wydaje mi się, że zawsze jest, że tutaj kłopot z wymianą informacji na pewno istniał i pewnych rzeczy po prostu się nie ujawniało, bo wtedy wiadomo, kwestie kontaktów i tak dalej. Tak jak w każdym cywilizowanym państwie na świecie jest pewien czas, kiedy pewne dokumenty i pewna wiedza nie jest publiczna i po pewnym czasie tę wiedzę się upublicznia. W tym przypadku głównie dzięki panu ambasadorowi Kumochowi w Szwajcarii ta wiedza została pozyskana, upubliczniona. To on nadał taki impuls całej sprawie? Nie tylko w sprawie tych dokumentów, ale w ogóle ujawnieniu kwestii tej szóstki, o której dzisiaj rozmawiamy. No właśnie, panie ministrze, to jest argument także, mam wrażenie, dla naszej polityki historycznej. Dużo się mówiło w ostatnich miesiącach przy okazji ustawy o IPN, nowelizacji tej ustawy o postawach Polaków wobec Holokaustu. To dowód na to, że polskie państwo systemowo działało jak trzeba. Tak, działało ono systemowo, bo trzeba pamiętać, że działało za pieniądze Skarbu Państwa. Wtedy to nie były jakieś pieniądze pozyskane w jakiś inny sposób, czy to nie były pieniądze, które sojusznicy nam dawali, a my byliśmy jedynie pośrednikami. Nie, to były pieniądze polskiego państwa i polscy urzędnicy zajmowali się tą sprawą. Trzeba pamiętać, że Żydzi, którzy współpracowali z nami w tej szóstce, byli Żydzi również. To na przykład był były poseł do Parlamentu Polskiego, który był adwokatem, działacze sionistyczni w Polsce. Więc no to pokazuje, że ta współpraca była, ta praca systemowa państwa polskiego była. Ja jestem przekonany, że to tylko dowodzi naszym racjom, które komunikujemy od dawna, że państwo polskie i naród polski nie są odpowiedzialne za tę tragedię, która się stała w Polsce, a wręcz przeciwnie, mamy dowody na to, że aktywnie działaliśmy na rzecz tego, by temu zapobiec. To jeszcze pytanie o przyszłość, mówiąc kolokwialnie o opakowanie, sprzedanie tej historii światu, no bo dzisiejsza debata publiczna trochę na tym polega, na takim dobrym opowiedzeniu innym podmiotom, innym państwom o naszej historii. Będziemy potrafili tę historię sprzedać? Ja myślę, że tę historię najlepiej opowie film, a jeszcze lepiej wysokobudżetowy serial. Jest taki pomysł? Ja jestem przekonany, że na pewno znajdą się niedługo twórcy, którzy będą chcieli tą historię przedstawić, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo życzliwie na to patrzy. Ma pan nadzieję, panie ministrze, czy coś pan już wie? Ta nadzieja jest oparta jakieś... Na razie będę trzymał się tego, co powiedziałem. Rozumiem. No to na zakończenie, panie ministrze, jeszcze zapytam. Za kilkanaście miesięcy te eksponaty tak naprawdę dotrą do Polski. Będziemy mogli je zerknąć, zobaczyć, dotknąć. Chciałem zapytać, czy to też trafi do na przykład podręczników historii? Czy jest jakaś współpraca na linii Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, MSZ-u, by te... No znów wrócę trochę do tego pojęcia sprzedania tej opowieści, pokazać trochę szerzej niż tylko w mediach, niż tylko w suchych komunikatach. Oczywiście, no to jest w programach nauczania historii jest informacja o tym, w jaki sposób, że uczeń powinien znać wydarzenia i znać harmonogram, chronologię wydarzeń, które się w tym czasie działy w Polsce, czyli w latach 40. w czasie II wojny światowej, zaangażowanie państwa polskiego w tym czasie, to co Polska robiła w tym czasie, ratując Żydów.
to nie będzie tak szybko, zanim trafi ta informacja do podręczników, bo przecież trzeba pamiętać, że podręczniki nie aktualizują się co pół roku, ale jestem przekonany, że wielu nauczycieli skorzysta z tej historii, bo ona jest bardzo atrakcyjna i może się spodobać wielu młodym ludziom. No, dlatego mówię, no, to jest materiał naprawdę na bardzo dobry film, a jeszcze lepszy serial. A wiele jeszcze, panie ministrze, jest takich historii do odkrycia, do ujawnienia, do opisania? Ja jestem przekonany, że jest wiele takich historii, tylko tak jak powiedziałem, tak jak w tym przypadku musieliśmy czekać wiele lat z powodu okoliczności, które wspomniałem wcześniej, tak prawdopodobnie co jakiś czas będą wypływały nowe kwestie. I trzeba pamiętać, że dzisiaj państwo się bardzo angażuje w to, żeby te historie odkrywać. Wydaje mi się, że gdyby się bardziej angażowało wcześniej przez poprzednie 20, prawie 30 lat, to dużo więcej byśmy wiedzieli. Tak, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Ale jesteśmy, gdzie jesteśmy i ruszamy do przodu także jeśli chodzi o politykę historyczną, o odkrywanie tego, co jeszcze nieznane. Pan minister Paweł Lewandowski, wiceszef resortu kultury i dziedzictwa narodowego, bardzo dziękuję za rozmowę.